Witam z tej strony Mortimer Mothering. Chciałbym przedstawić tą oto powtórkę. Bohaterami są Rich oraz Robercizna z, jak widać, także klanu Sumo. W tym momencie grają na pojazdach francuskich 10 tieru AMX 50B. Jest to, powiem szczerze, bardzo, bardzo przyjemny czołg w grze. Jego zaleta to mobilność oraz działo. No co do wad, brak pancerza, no nie ma się co oszukiwać, zdarza się, że się odbije, ale raczej nie, na 10 tierach, jeżeli ktoś wie gdzie strzelać, czyli praktycznie w cały przód, to przebija bez problemu. Jak widać, na samym początku koledzy udali się w prawą stronę, duży błąd wielu graczy. W momencie jak grałem w plutonie, rozdzielałem się, powiedzmy kolega jeden jedzie na linię 0, drugi na A, jeden, trzeci na 6, najlepiej trzymać się razem. Pamiętajcie, w tej grze gramy przeciwko 15 przeciwnikom i 14 swoim, że tak powiem, współziomkom. Co do samej bitwy, widać mapa Ruinberg, koledzy są na topce, 10 tiery, poza tym dwa pozostałe czołgi Maus T-62. Jak widać, większość im uda się w miasto. No i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Koledzy starają się trzymać razem, czekają, aż ktoś wyjedzie. Nie ma co się pchać tym czołgiem do przodu. Trzeba po prostu spokojnie czekać, aż ktoś wyjedzie, zgąskować go, wrąbać mu następne trzy pociski. W tym momencie przeciwnik trafi zazwyczaj około 80% swojego HP. Jak widać, większość teamu przeciwnika także udała się do miasta. Mamy Mausa, ISA-7, AMX-50B oraz WTK. Oj, niestety pierwszy strzał, Amorak. W tym momencie drugi strzał. Kolega postanowił się wycofać. Daje jeden strzał, niestety bez przebicia. Wycofuje się, naprawia magazyn amunicji i wyciąga wniosku. Z gry nie ma co się pchać na pierwszą linię, od tego są czołgi ciężkie typu Maus oraz względniaki ZIS-7, coś w tym stylu. Kolega przeładowuje się, czeka, widać z drugiej strony atakują przeciwnicy. Jest to 85 oraz Pantera 2 Richu. O, no po prostu masakra. Kolega w E75 wyjeżdża bokiem, proszę, raz. Gąsienica, niestety gąska także, no i w tym momencie ratuje Richa Maus. Powiem szczerze, także zaimponował mi ten gracz, bardzo dobrze się ustawiał. Richu wycofuje się na czas przeładowania, w tą motownękę i czeka. Jest około 30 sekund. W tym momencie Robercizna zabija E75. Jak widać, koledzy starałem się razem trzymać, wspierałem się to jednej, to z drugiej strony. Niestety, no ta 110 to po prostu no masakra. To co ja widzę, co on robi, zamiast wyjechać przodem, ma twardą wieżę, schować ten, spróbować schować ten dół, to wieża obraca się bokiem, obraca wieżę, no po prostu masakra dla mnie. Dla mnie to jest po prostu katastrofa, to co ten gracz robił. I dzięki temu stracił za friko połowę HP. O, teraz I7 wyładował się i proszę, raz, dwa i koniec gry dla ISA-7. I o to chodzi właśnie w takich czołgach. Czekamy, jak przeciwnik się wystrzela i wtedy na spokojnie wyjeżdżamy, ładujemy mu magazynek i wycofujemy się. W tym momencie 4-6 chłopaki, 4 fragi. Na spokojnie Richu z drugiej strony. No jak widać, love. AMX-50B, Maus prawie cały. No i teraz akcja roku. Ten oto lof, proszę. Raz. Dwa.
3 i go nie ma. Ja nie wiem, co ten gracz myślał, naprawdę ja nie wiem. Wyjechał bokiem, no po prostu, no musicie zwracać uwagę, jeżeli gracie jakimkolwiek czołgiem, 90% z nich, no to jest tak, że przednia płyta jest w stanie coś odbić. Jeżeli wyjeżdżacie bokiem, to narażacie się na to, że przeciwnik was detrakuje, jeżeli to jest dobry gracz, detrakuje was i po prostu was wydoi. Nie daj Boże, jak to będzie czołg ciężki, bo w tym momencie jeszcze macie jakąś szansę, ale jeżeli to jest taki czołg jak ten AMX-50B, jesteście w tym momencie w dupie i narażacie się na to, że udacie się bardzo szybko do garażu. W tym momencie chłopaki mają 7 fragów, Richu wypompował tego Mausa, wyjeżdża na 8 tier, no i magia Wota niestety. No druga sprawa też nie przycelowa. No i teraz zostaje czwórka przeciwników, dwóch na 8 tierach, dwóch na 9. Większość, no praktycznie cała ekipa znajduje się w tym momencie na zielonym. No niestety dwóch kolegów pada. Richu z Robercizną postanawiają cofnąć się, obronić kapa. Powiem, że to jest to bardzo dobre zagranie, bo wiadomo, no, w tym momencie no, wielka szansa na wygraną to jest to, że przeciwnicy wjadą na kapa, schowią się tutaj za tym budynkiem i po prostu skapują. No. No i Richu czeka tutaj na przeciwnika. Na razie nic się nie wyświeca. Obok Robercizna, chłopaki, jak widać, ciągle starałem się trzymać razem, wspierać się nawzajem. No jest to, powiem, no, wzorowe zachowanie w plutonie. O, i pierwszy przeciwnik wyświecony. Jest to Patum KR. Niestety nie udaje się przebić go. Przeciwnik znika, w tym momencie Richu wycofuje się. No, przeciwnicy po prostu zdają sobie sprawę, jak to się skończy. Jeżeli wjadą na kapa, będzie to szybki rozstrzał. Mał się cofnął, stawił z drugiej strony. Tak na dobrą sprawę ten Maus jest, jeżeli się dobrze ustawi, nieosiągalny dla tych czołgów. Nie są w stanie go po prostu przebić. C62 zabezpiecza tyły. Jedyny minus tego to jest to, że chłopaki praktycznie poza Mausem wszyscy są obici i to równo. O, mamy T49. Wjeżdża na T62. No, obiekt 140, przepraszam. No i ściąga go. O, i zaczyna się robić problem. Jak widać, Robercizna z Richem są na obiciu. Jedyną, że tak powiem, maszyną, która jest w stanie coś przyjąć, jest ten Maus. Ale jak wiadomo, jeżeli Maus bez wsparcia, no to już ciężko. Dlatego Richu stara się trzymać blisko. No i E55 pada. Niestety Robercizna także. Richu w tym momencie chybia. Zostaje wyspotowany. No i wycofuje się. Niestety otrzymuje strzał z lewej strony od Patona, który ciągle stara się kampić na 7. A 6. W tym momencie Richu już praktycznie nic nie jest w stanie przyjąć. Ma tylko 99 HP. Jaki to by nie był czołg, ściąga go na hita. Wyjela się z tej strony. Oj, proszę, T54. Pierwszy strzał. Maus wyjeżdża. Jest to bardzo dobre zawód. Nie ma co czekać, zastanawiać. Oj, 2. O, trochę szczęścia. Nie weszło. No i ostatni strzał z obrażeniami. Kolega jest na dobicie. Maus wyjeżdża, załatwia sprawę.
No, jeszcze gąski, no ale jeszcze miał zestaw, tak więc proszę, nie ma. I w tym momencie, jak oni strzelali się z tym T-54, ten Patton z A6 powinien wyjechać im na plecy, a nie stać z tyłu i się zastanawiać nad sensem swojego życia. Postanowił skapować, nie wiem co chciał osiągnąć w ten sposób, zamiast wcześniej się ruszyć i wspomóc swój team, po prostu krampił z tyłu. No i proszę, gąsienica, już mu tylko 17 HP zostało. Jest na przegranej pozycji. Mał się wraca. Nie ma co się pchali, jest kupa czasu. No i proszę. Jest to wygrana bitwa, to jest tylko kwestia tego, kto dobije tego Patona. Tak. O, kolejny raz kupa szczęścia, no ale wiadomo, magazynek i po sprawie. Cztery fragi, łącznie 8 w plutonie. As pancerny. Sześć tysięcy 269 obrażeń, 1232 oraz Robert Kiznacz, prawie 4400 łącznie, ponad 10 tysięcy obrażeń. Koledzy po prostu zmasakrowali team przeciwnika. Dziękuję i do usłyszenia podobnie.